Do 500 zbliża się liczba osób, które w województwie podlaskim zachorowały na COVID-19. Wczoraj odnotowano 12 nowych zachorowań potwierdzonych testami. Dzisiejszy poranek przyniósł wieści o kolejnych 6 przypadkach. Od początku czerwca, czyli od minionego poniedziałku, testy potwierdziły zachorowania u 41 osób. Trudno więc mówić o wygasającej epidemii. Na szczęście w Suwałkach sytuacja od kilku dni jest stosunkowo stabilna. Nie przybywa zakażeń potwierdzonych badaniami. Tydzień temu cofnięty został obowiązek noszenia maseczek w otwartej przestrzeni i wielu mieszkańców miasta chętnie się ich pozbyło. Wiele osób wciąż je nosi. Wszyscy zobowiązani są do zachowywania dystansu społecznego. Suwalski sanepid nie ustaje w apelach o respektowanie zasad należytej higieny, szczególnie rąk, o rezygnację z bliskiego kontaktu na ulicy, w sklepach czy innych miejscach, w których spotykamy ludzi, z którymi nie mamy codziennego kontaktu. Ostatnie zakażenia dotknęły wprawdzie mieszkańców Białegostoku, ale nie powinno to usypiać naszej czujności i ostrożności.